Czym jest Boże miłosierdzie? Bardzo pragnąłbym Was zaprosić do medytacji nad jedną z największych tajemnic, Boga, która wyraża się w trzech wielkich dziełach Jego miłosierdzia, bo możemy spojrzeć na stworzenie świata, stworzenie człowieka jako na wielkie dzieło miłosierdzia, miłości, która spotyka nicość. Podobnie możemy spojrzeć na Akt naszego odkupienia w osobie Jezusa Chrystusa przez wcielenie, jego mękę, ukrzyżowanie, a także zmartwychwstanie, jako na dzieło miłości, która spotyka grzech i w końcu na wielką nadzieję, na to czego oczekujemy czyli przyjścia naszego Pana, paruzję, jako na ostatnie wspaniałe dzieło Bożej Miłości, która. Bierze świat w swoje ręce, bierze świat we władanie. Dzisiaj chciałbym rozważyć szczególnie tajemnicę Bożego miłosierdzia w wydarzeniu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Jego osoby. I pójść takim tropem, i przyjrzeć i kontemplować ikonę Jezusa Miłosiernego, tą ikonę, którą sam Jezus, sam Pan pragnął abyśmy kontemplowali abyśmy przed nią modlili się zanim do tego przejdziemy zwracam moją uwagę że w starym testamencie spośród wielu ksiąg dwie z nich kończą się pytaniem pierwsza to księga lamentacji wielki żal wielki tren izraela proroka który opłakuje zburzoną Jerozolimę i zbezczeszczoną świątynię. To wołanie z głębi serca, pełnego smutku do Boga. Wołanie do Boga o to, czy jest Mu obojętne to, że my giniemy. Ta księga kończy się takim wezwaniem. Czyżbyś nas całkiem odtrącił? Czy tak bardzo na nas się gniewasz? Na to pytanie człowieka o zdruzgotanego, Bóg daje odpowiedź w Jezusie Chrystusie, właśnie przez wydarzenie wcielenia i wydarzenie naszego odkupienia, Jego śmierci i zmartwychwstania. Ale jest jeszcze jedna księga, księga Jonasza. Ona także kończy się pytaniem. To pytanie kieruje Bóg do Jonasza, Bóg do swojego proroka albo sobie proroka. Kieruje to pytanie także do nas wszystkich. Bóg śmiertelnie zagniewanemu prorokowi, obrażonemu na Boga, ponieważ wyświadczył miłosierdzie jego wrogom, Niniwitom, a Bóg pyta się go. A czyż ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? To pytanie Boga do człowieka o to, czy człowiek pozwoli Bogu być Bogiem? Czy człowiek zgodzi się na Boga, który jest miłosierny? Na to pytanie nie ma udzielonej ostatecznej odpowiedzi. Widzimy to również w przypowieści, którą opowiada Jezus Chrystus, w przypowieści o miłosiernym Ojcu, o marnotrawnym Synu, który wraca. Do swojego ojca i starszym synu, który również śmiertelnie obrażony, zagniewany na przebaczenie, jakie ojciec okazuje jego młodszemu bratu. My nie wiemy, czy ten syn po tłumaczeniach, po pertraktacjach z ojcem, czy ten syn wraca. Nie wiemy, jaką odpowiedź ostatecznie człowiek udzieli Bogu. Każdy z nas, Tą odpowiedź udziela swoim życiem sam. Czy przyjmuje Boga, który jest miłosierny? Bądźcie miłosierni i błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jeśli pragniesz miłosierdzia dla siebie, możesz mieć pewność, że je otrzymasz, ale czy sam będziesz miłosierny? Czy sam przyjmiesz miłosierdzie i, i Boga, który jest miłosierny? który wyświadcza miłosierdzie nie tylko tobie, ale także twojemu bratu. Zasadniczo dwa słowa używa Stary Testament na oznaczenie opisanie Bożego miłosierdzia. Te słowa to hesed i rachamim. Hesed oznacza jakieś przymierze, jakiś kontrakt zawarty między dwójką ludzi, którzy wzajemnie są sobie życzliwi. Chesed oznacza również wierność temu kontraktowi, temu przymierzu. Przymierze to Bóg zawarł z Izraelem. To on zebrał lud i z tych, którzy byli nie ludem, uczynił swój ukochany lud. Angażuje autorytet swojego imienia, boskiego imienia, i ślubuje wierność człowiekowi, wierność swojemu ludowi. Ale w momencie, w którym człowiek, w którym. Ci, którzy są wybrani przez Boga, okazuje się niewierny. Kontrakt, przymierze, które Boga miało obowiązywać, traci swoje prawne znaczenie. I ujawnia się to, czym w rzeczywistości Hesed jest od samego początku a mianowicie dobrowolność i łaska. W tym znaczeniu, miłosierdzie Boże oznacza wierność Ojca względem Syna. Który nawet gdy zdradza ojca, gdy odwraca się do nie, od niego, ojciec wciąż dla niego pragnie być ojcem. Drugie słowo, rahamim, określa pewną miłość serca, taką, która niejako sama wyrywa się z serca i jest pełna uczucia. Dlatego, że rahamim to liczba mnoga od słowa rechem. Oznaczającego łono, matczyny. Papież Jan Paweł II w swojej encyklice Divesin Misericordia, powie, że jest to wewnętrzna konieczność ukochania, ona jest wręcz przymusem matczynego serca. Tu można przywołać również proroka Izajasza. Izajasz powie, czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Obraz takiego miłosierdzia znajduje jednego i drugiego tego, czym jest hesed i czym jest rachamim, piękną ikonę tego miłosierdzia Bożego znajduje u Rembrandta w jego, w jego obrazie Powrót Syna Marnotrawnego, który znajduje się w San Petersburgu w ermitażu. Niezwykłe są ręce miłosiernego. Jedna zdaje się być ojcowska, druga matczyna. I tu pragnę się odwołać również znowu do Jana Pawła II, dlatego że on czyni taką uwagę, kiedy pisze o pojęciu miłosierdzia, czyni taką uwagę. Cheset uwydatnia cechy wierności samemu sobie i odpowiedzialności za własną miłość. A więc cechy jak gdyby męskie. O tyle Rahamim już w swym źródło słowie wskazuje na miłość matczyną, rechem łonu matczyny. Bardzo ta, ta uwaga jakoś zapadła mi w serce i utożsamiam ją właśnie z tymi rękami miłosiernego ojca, który do swojego łona tuli wracającego syna. Jedną mocną ręką, ręką ojcowską, mocną przytula go, a jednocześnie daje pokój, łagodność, jakieś utulenie, jakieś pojednanie. Drugą ręką. Chesed i Rahamim, dwie ręce miłosiernego ojca. Papież Franciszek zwraca uwagę, że kiedy Stary Testament mówi. O cierpliwości i miłosierdziu. Gdy Ojca nazywa, Boga nazywa cierpliwym i miłosiernym, nie jest to wyrażenie czegoś zewnętrznego, jakiej, jakiejś abstrakcji, ale jest to wyrażenie, które próbuje opisać samą naturę Boga, Jego istotę. Powie tak: miłosierdzie Boga nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest konkretnym faktem. Dzięki któremu on objawia swoją miłość ojcowską i matczyną, która wypływa z wnętrzności i zwraca się do syna. To naprawdę jest ten przypadek, kiedy możemy mówić o miłości wypływającej z wnętrza. Pochodzi ona z wnętrza jako głębokie uczucie naturalne, akt czułości, współczucia, odpuszczenia i przebaczenia. Nawiązując do Rembrandta, do tej. Do jego, do jego obrazu, do tej ikony miłosierdzia, do powrotu syna marnotrawnego, jeden z moich przyjaciół, Kazimierz Borkowski, namalował piękny tryptyk, w którym, który przedstawia dwie ręce i małą stópkę. Jedna ręka męska, to jest ręka Kazimierza, druga jest ręką jego żony. A malutka, obnażona stópka jest stópką ich pierworodnego syna. To niezwykły tryptyk, dlatego że ich osobista historia małżeńska, to, że ten moment, w którym stali się ojcem i matką, staje się dla nich przez ten tryptyk, tak to czytam, jakimś zrozumieniem głębokiej prawdy, że przyjęcie życia w momencie. Narodzin, jest to również przyjęciem Bożego Miłosierdzia. Bo to Bóg obdarza nas życiem. I to także jest wydarzeniem Jego miłosierdzia. Co jednak sprawia, że syn ma moc i pragnie wrócić do ojca? Do istoty tego nawrócenia właśnie prowadzi mnie ten jeden szczegół. Obnażona stopa marnotrawnego syna. Obnażona stopa na obrazie Rembrandta. Czy można pomyśleć, że ta stopa jakoś nawiązuje do e, ikonografii chrześcijańskiej? Bo przecież znajdziemy na wielu ikonach, takich jak Eleusa, Matka Boża Włodzimierska, czy najbardziej znana u nas, Matka Boska Nieustającej Pomocy. Na tych wszystkich ikonach e, dziecię Jezus. Ma stopkę obnażoną, z której spada sandał. Ten znak na obrazie, ten znak ikoniczny, odwołuje nas do proroctwa z księgi Rodzaju, w którym słyszymy, że niewiasta pocznie syna, który zmiażdży głowę smokowi, zmiażdży głowę temu, który jest nieprzyjacielem człowieka, ale ceną za to zwycięstwo, ceną za. Nasz powrót do ojca będzie jego cierpienie. Wąż zmiażdży mu pięte. Znaczyłoby to, to rozpoznanie w osobie tego klęczącego syna, marnotrawnego, rozpoznanie samego Jezusa Chrystusa. Znaczyłoby, że dzięki Chrystusowi poprzez wcielenie, który całkowicie utożsamił się z biednym grzesznikiem Jezus Chrystus że dzięki Chrystusowi i tylko w Nim mamy śmiały przystęp do Ojca, jak mówi Paweł w liście do Efezjan. Spotkanie z tym, który według wyrażenia papieża Franciszka jest obliczem miłosiernego Ojca, spotkanie z Jezusem Chrystusem, jak, go, jak sam Pan kazał namalować się siostrze Faustynie, prowadzi nas do, do właściwie wydarzenia Jego męki, i śmierci, i zmartwychwstania. Pierwszy znak to jest samo oblicze. Oblicze miłosiernego Ojca, które odkrywamy na umęczonym obliczu Jezusa Chrystusa. Siostrze Faustynie, która otrzymała polecenie namalowania tego obrazu, Pan wyjaśnia, spojrzenie moje z tego obrazu jest takie, jako spojrzenie z krzyża. W ostatnim czasie te jakoś szczególnie te misteria Bożej męki zostały nam również ukazane w, w malarstwie Jerzego Nowosielskiego. Tu objawia się ostateczny sens słów proroka Zachariasza opisującego wizję ocalenia Jerozolimy i nawrócenia jej ludu. Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim. Jak się boleje nad jedynakiem i płakać będą nad nim jak się płacze nad pierworodnym. Ten płacz nad przebitym jest jednym z największych darów Ducha Świętego. Święta bojaźń, która kruszy nasze nieczułe serca i wzbudza w nas żal na widok takiej miłości, miłości zdruzgotanej naszym grzechem. W tym sensie Chrystus na ikonach Nowosielskiego, ale przede wszystkim na tej ikonie Jezusa Miłosiernego, jest tym, którego nadejście zapowiada Apokalipsa, który nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili i będą opłakiwać wszystkie pokolenia Ziemi. Jeszcze wyraźniej. Ten, ten, ten wielki sens tego, tej tajemnicy możemy odczytać poprzez znaki, poprzez promienie, które wychodzą z serca Jezusowego: blady i czerwony, krwisty. Bardziej niż ręce na obrazie Rembrandta, te dwa promienie prowadzą nas do odkrycia, Bożego Miłosierdzia, którym jest sam Duch Święty. Na obrazie Jezusa Miłosiernego symbolizują te promienie. Jak wyjaśnia Faustynie Chrystus, blady symbolizuje, oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. To właśnie on Duch Święty. Wylewa się wraz z wodą i krwią w godzinie największego oddalenia syna od ojca. U Jana czytamy: Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew. A ci trzej w jedno się łączą. Patrząc na ten fragment, możemy zrozumieć, dlaczego w końcowej sekwencji koronki do Bożego Miłosierdzia. Zwracamy się w osobowej formie do krwi i wody, która wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Podsumowując tę sekwencję, wezwaniem: Jezu, ufam Tobie. Oczywiście obdarzamy w tym momencie bezgranicznym zaufaniem osobowego ducha, który został wylany dla nas z wnętrzności miłosierdzia. Ten duch daje świadectwo w momencie największego oddalenia syna od ojca. Duch daje nam świadectwo. I jak zauważa e, wybitny artysta, ale też teolog Zbigniew Tref, Trepa, te dwa promienie możemy potraktować i uznać za symbol Ducha Świętego na równi z tradycyjnymi innymi obrazami. Gołębicy, płomienie ognia, i wiatru. Blady promień na obrazie Jezusa Miłosiernego jest przejawem Bożego hesed, ponieważ oczyszcza nas, a więc podejmuje zerwane przez nas przymierze. Promień czerwony zaś, skoro udziela nam Bożego życia, to znak Jego Rahamim, miłości, która pali jego serce. Niech Pan sprawi, że będziemy oczyszczeni i że będziemy płomienni. Jakon. Amen.